Witajcie, no to jeszcze jeden filmik z Jelcza w tym miesiącu. To znaczy wczoraj przyjechały goście do nas. No i niedoczekaniem by było, gdyby nie pojechali się migiem przewiechać. No a mig, jak to mig, powiedział swoje pazurki, pokazał i puścił mi dokładnie z tego oto miejsca tutaj dziurkę i płyn zaczął sikać. Także dzisiaj muszę zająć się podmianą tego zbiorniczka na taki oto tutaj, identyczny taki sam, dobrze, że mam w zapasie. Ale tego trzeba będzie pospawać. No i już teraz widzę, że tych zbiorników jest bardzo mało, także trzeba będzie kupić na zapas. Dobra, zbiorniczek wymontowany i proszę Was, patrzcie, jaka śliczna dziurka. O tutaj. Tu. No i teraz także muszę go w occie umyć całego w środku. I się pospawa, no, bo jeszcze jest w miarę, tak myślę, i będzie na zapas. A na razie będzie jeździł tamten, zaleje go płynem, to nie powinno być jakiegoś tamtego. Dobra, cięcie. Zbiorniczek podmieniony na nowy, tylko niestety nie mam płynu, muszę jechać do miasta kupić. Ale będzie działać. Jak wspominałem już w jakimś tam komentarzu na Facebooku pod jakimś zdjęciem, Jelcz nie daje znowu spokoju z wodą. Ledwo nie zdążyłem wrzucić filmiku z wymianą zbiorniczka wyrównawczego, który przerdzewiał, ale to już teraz będzie jako komplet, także to widzicie pewno już po zbiorniczku. Ostatnio znowu strzelił przewód, który idzie do tego śmiesznego kaloryferka, nie? Także jakby tego było mało, znowu trzeci raz w tym tygodniu trzeba podłogę umyć w Jelczu. A szczelił praktycznie przy samiutkim kaloryferku. Także o, nowy zbiorniczek. Jeszcze rzutka na stary przewód, który tu też już był raz widać łączony w jednym miejscu. Także teraz idzie z całości. I połączyłem go w tym miejscu. Co prawda pewno zaraz będzie do wymiany tamta część. Ale to zrobię przed zimą, bo chcę go zalać nowym płynem, bo jest na koncentracie, no i ten koncentrat jest do minus 20, chyba 8 stopni. Co ciekawe, kupiłem przewód z wolbromskiego fagomitu, ale co ciekawe, przyszedł z hurtowni z Gdańska, czyli ja do Wolbromia mam 30 km, ale musiał sobie jechać nad morze i z powrotem, bo zamawiałem na Allegro. Także tak to wygląda.